Kolekcja pamiątek związanych z życiem i twórczością Romana Polańskiego rzeczywiście sięga początków naszego muzeum. Początkowo były to plakaty do filmów, które były wyświetlane w Polsce. Ich autorami byli polscy znakomici graficy. Wszyscy pamiętamy plakat do Noża w wodzie autorstwa Jana Lenicy, wybitnego twórcy polskiej szkoły plakatu. Dla Romana Polańskiego te plakaty rzeczywiście tworzyli wybitni polscy graficy. Wystarczy wymienić tutaj takie nazwiska jak Jakub Erol, Wiesław Wałkuski, Rosław Szajbo, później pod koniec lat 90. Andrzej Pongowski, Marek Frondenreich. Te zbiory muzeum na przestrzeni lat one się powiększały. W roku 1985, kiedy Roman Polański kręcił w Tunezji Piratów, studenci szkoły filmowej pojechali na plan i zrobili bardzo dokładną i bardzo ciekawą dokumentację. Autorem tych zdjęć był Jarosław Mazur, ówczesny student szkoły filmowej, i muzeum te zdjęcia zakupiło do zbiorów, a więc wzbogaciliśmy się o kolejne kilkanaście bardzo pięknych, kolorowych zdjęć pokazujących, jak ekipa na planie Romana Polańskiego pracuje. I później te zdjęcia były podstawą do zrobienia wystawy na planie Piratów autorstwa właśnie studentów szkoły filmowej. W ciągu tych lat naszej działalności trafiały się pojedyncze egzemplarze, jakieś takie perełki, które wzbogacały zbiory. Myślę, że warto tutaj powiedzieć o rzeźbie, głowie Romana Polańskiego autorstwa Pawła Jocza, łódzkiego artysty, który od wielu, wielu lat mieszkał w Paryżu. Rzeźba z brązu i ona, bardzo się ucieszyliśmy, że udało nam się ją dostać. To nie jest jedyna rzeźba w zbiorach muzeum, bo warto wspomnieć również o popiersiu Romana Polańskiego, które wykonał świetny, wybitny charakteryzator Waldemar Pokromski do filmu Zemsta. Tam, wiadomo, odtwarzał Polański rolę Papkina, on go charakteryzował i ta rzeźba powstała na planie. Przekazał ją do zbiorów charakteryzator, czyli Waldemar Pokromski. W zbiorach muzeum, oprócz tych pierwszych plakatów do filmów wyświetlanych w Polsce, były również programy filmowe oraz fotosy, ale nie było tego dużo, bo nie wszystkie filmy Romana Polańskiego były pokazywane na ekranach tutaj polskich kin. Ale zaczęliśmy z kolegą kustoszem Piotrem Kuleszą, który był wtedy szefem działu historii kina, myśleć o wystawie. Ta wystawa miała otwarcie, została otwarta w 2009 roku, a my bardzo intensywnie zaczęliśmy gromadzić materiały już od 2007 roku. To dzięki internetowi udało nam się, grzebaliśmy w internecie, żeby przeszukiwać różne galerie, archiwa, braliśmy udział w różnych aukcjach i dzięki temu udało nam się zgromadzić około 200 plakatów z całego świata. Nie były to jedyne plakaty, które do wystawy zakupiliśmy, ale i również fotosy filmowe wydawane na całym świecie do filmów Romana Polańskiego, niedostępne również w Polsce. To były płyty z muzyką, płyty winylowe z muzyką Krzysztofa Komedy,
pamiętam, do dziecka Rozmary kupowaliśmy i do matni z pięknymi okładkami autorstwa Jana Lenicy. I udało nam się to wszystko. Bardzo pomogła nam też pani Anna Szepard. Znakomita, wybitna polska kostiumografka, która wcześniej współpracowała przy liście Schindlera, zresztą dostała nominację. Z Romanem Polańskim również współpracowała przy pianiście, również nominacja do Oscara. I pani Anna przekazała nam do zbiorów kilkanaście projektów kostiumów do filmu Oliver Twist. Bardzo się z tego cieszyliśmy, bo te projekty nie były nigdzie do tej pory pokazywane i one znalazły się w naszym katalogu. Wystawa została bardzo dobrze przyjęta. Ona była prezentowana w kraju, na świecie i bardzo w liście do dyrektora Mieczysława Kuźmickiego bardzo ładnie wypowiedział się, podziękował nam reżyser, że nie przypuszczał, że można na jego temat znaleźć tyle materiałów, o istnieniu których nie wiedział. I to nas z Piotrem Kuleszą zachęciło, żeby dalej szperać po tych archiwach, po galeriach i aukcjach internetowych. I udało nam się kupić kolejne 200 plakatów, także kiedy ta liczba przekroczyła 400, stwierdziliśmy, że należy zrobić kolejną wystawę, tym razem poświęconą plakatom do filmów Romana Polańskiego wydanych na całym świecie. I taka wystawa miała miejsce w 2015 roku. Towarzyszył jej album, gdzie zaprezentowaliśmy je prawie wszystkie. Udało nam się, mówiąc o kolekcji plakatów, udało nam się zgromadzić bardzo czasami unikatowe egzemplarze, które ukazywały się w niskich nakładach. One miały różny format. My byliśmy przyzwyczajeni do polskiego formatu 100x70 cm, czyli B1. Natomiast te miały naprawdę różne rozmiary, począwszy od małych plakatów typu A4, które wydawane były na przykład w Meksyku do noża w wodzie, do wielkich o wymiarach 140x2, ale były również kilka takich plakatów, udało nam się dostać, których wymiary były powyżej 3x4 metry. One były z różnych krajów, z czasami bardzo egzotycznych. W zbiorach muzeum znajdują się plakaty i z Argentyny, i ze wspomnianego Meksyku, i z Australii, i z Tajwanu, z Izraela, oczywiście amerykańskie, no prawie z całej Europy. Także kolekcja ta liczy ponad, tak jak mówiłam, ponad 400 egzemplarzy i pochodzi z 33 krajów. Wśród tej kolekcji ja się bardzo ucieszyłam, kiedy udało nam się dostać na aukcji amerykański plakat do Noża w wodzie z fotosem z Noża w wodzie. Ten fotos znalazł się na okładce magazynu nowojorskiego Time. I to był, pamiętam datę, to był 20 września 63 rok. To było coś niespotykanego, bo do tej pory okładka magazynu zupełnie inaczej wyglądała. I tutaj nagle na okładce czarno-biały fotos z filmu Romana Polańskiego. Była to reklama, bezpłatna oczywiście. No pierwszy raz to się zdarzyło w historii tego magazynu. Wszyscy byli zdziwieni, że kadr z filmu, który powstał za żelazną kurtyną, jest w magazynie. I po kilku latach Amerykanie z okładką zrobili plakat czarno-biały i on się znajduje w muzeum. Również bardzo się ucieszyłam, kiedy udało nam się dostać
plakaty 2 wydane przez Akademię Filmową w Los Angeles do pianisty. Jeden plakat był z nominacjami, wydany przed ogłoszeniem. 7 nominacji film dostał, a drugi plakat Akademia wydała już po ukazaniu się, po ogłoszeniu wyników. Pianista dostał 3 Oscary i zestawienie tych plakatów, no bomba, robi niesamowite wrażenie.